Tomasz Jaroszek, Inwestor TV. Dzisiaj porozmawiamy sobie z kolejną spółką, a właściwie grupą spółek, która pięknie potrafi dywersyfikować swoje ryzyko. Dzisiaj ze mną jest prezes spółki Immobile, pan Rafał Jerzy. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry państwu. Panie prezesie, jak się tak dobrze poczyta o spółce, no to przemysł, hotelarstwo, budownictwo i wiele, wiele innych jeszcze sektorów, których dotyka państwa działalność, ale jakby pan tak przybliżył, czym się faktycznie zajmuje grupa kapitałowa, w których poszczególnych obszarach? Szczególnie chcielibyśmy powiedzieć i zachęcić akcjonariuszy indywidualnych do zapoznania się z naszą spółką, czy do czytania informacji o nas na naszej stronie internetowej, czy czytania informacji w relacjach inwestorskich, bo jesteśmy nastawieni szczególnie na inwestora indywidualnego. Jesteśmy gotowi z nim się spotkać, rozmawiać, czy u nas w spółce, czy telefonicznie, czy mailowo, jesteśmy do jego dyspozycji. A spółka zajmuje się w podstawowych trzech sektorach. W przemyśle, w hotelarstwie i w deweloperce. Te trzy sektory rozwijamy, aczkolwiek w tym roku i w ubiegłym roku były startupy, które dalej rozwijamy. Jeden ze startupów to jest sieć sklepów ekologicznych. Mamy ich 5 otwartych, będziemy chcieli otworzyć w najbliższym czasie 30 sklepów. Rozpoczęliśmy w tej branży tą pracę i dalej będziemy ją kontynuować. A Immobile jest holdingiem spółek operacyjnych, które działają na majątku spółki matki. Grupa kapitałowa Immobile podzieliła swoją strukturę w 2013 roku na spółki operacyjne i spółki majątkowe, aby bardzo precyzyjnie można było rozliczać i finansować działalności operacyjne. Właśnie do tego zmierzałem, że 2013 rok to był taki przełomowy. On trochę nową kartę w historii spółki otwierał, bo jednak ta zmiana na operacyjne, majątkowe. I czy dzisiaj z perspektywy już jakiegoś czasu działalności tego typu widać już faktycznie efekty, widać na liczbach, że to była dobra zmiana w 2013 roku? Ideą zmiany było budowanie wartości. Aby prawidłowo ocenić i budować wartość, trzeba bardzo precyzyjnie wydzielać co, gdzie, kiedy budujemy. Jedną z budowaniem wartości jest nasz majątek nieruchomościowy. Mamy ponad 32 tysiące metrów kwadratowych powierzchni, którą wynajmujemy, czy to sami od siebie na hotele, czy na biura, czy na sklepy, czy na działalność park przemysłowo-technologiczny w Stoczni Pomerania w Szczecinie. I wówczas poprzez wydzielanie działalności operacyjnej od działalności majątkowej, czyli dzierżawy, nawet sami sobie dzierżawimy te nieruchomości, żeby te dzierżawy miały wartość rynkową i żeby nasza działalność operacyjna miała rentowność rynkową, a nie rentowność sztuczną, niewłaściwą, nie moglibyśmy się porównać do konkurencji. Przygotowaliśmy się do tego już od 2011 roku i powoli wdrażaliśmy ten cały projekt, bo to było dosyć skomplikowane i podatkowo, i majątkowo, i strukturalnie, aby to podzielić i funkcjonalnie, aby to podzielić. I efekty tego są w pierwszym kwartale tego roku, bo jest to kwartał w naszej spółce zawsze najtrudniejszy, pierwszy tegoroczny, ze względu na mniejsze obłożenie w hotelach, ze względu na spowolnienie w przemyśle, które jest związane z zamówieniami cyklicznymi. I ten kwartał zakończył się prawie 4-milionową EBITDą. Jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. To nasza działalność jest tak skonstruowana, żeby w każdej sytuacji utrzymywać rentowność. No właśnie, to chciałem podkreślić, bo tutaj dywersyfikacja jest też dosyć istotna. Różne branże, sporo spółek, faktycznie państwo to dosyć ciekawie rozkładają, ale gdybyśmy mieli tak podzielić, skąd przychodzą przychody, skąd przychodzą zyski, to bardziej skupiamy się w tym momencie na przemyśle, czy to i hotelarstwo, pierwszy, i ta reszta też dywersyfikuje. Pierwszy kwartał tego roku i ubiegły rok to była podstawowa działalność, to był przemysł i hotelarstwo, dlatego że deweloperka, którą zaczęliśmy w ubiegłym roku, na bazie naszych doświadczeń wieloletnich w CDI, konsultacji budowlani, bo prowadzimy budowy dla naszych klientów jako project manager, inżynier projektu już od ponad 11 lat. Obecnie w Warszawie prowadzimy dla naszych klientów inwestycje za ponad 1 mld zł. Czyli mamy doświadczenie, zdecydowaliśmy się sami inwestycję deweloperską rozpocząć na naszym gruncie, naszej własności, na gruncie pofabrycznym w Bydgoszczy, w centrum miasta. Przygotowywaliśmy się ponad rok do największego projektu nieruchomościowego w historii tego miasta. To jest 1100 mieszkań i prawie 40 tysięcy metrów kwadratowych biur. Faktycznie imponujące projekty, ale każda branża, można powiedzieć, też cechuje się swoją sezonowością. Tak, swoją sezonowością, ale również ta struktura przychodów. I struktura przychodów w poprzednich latach przede wszystkim była złożona z przemysłu i działalności hotelarskiej. Pierwszy kwartał tego roku również, dlatego że sprzedaż mieszkań zgodnie z ustawą deweloperską będzie mogła być księgowana w ostatnim kwartale tego roku,
ale obecnie na 144 mieszkania w dwóch pierwszych budynkach, które kończymy, podpisaliśmy już prawie 40 umów na sprzedaż mieszkań deweloperskich, umów deweloperskich na sprzedaż mieszkań, które będzie owocowało zapisem księgowym dopiero w ostatnim kwartale. Natomiast ta działalność w tej chwili nie jest wykazywana w sprzedaży. Za pierwszy kwartał 52% sprzedaży to była działalność przemysłowa, 2 100 000 zysk operacyjny, działalność hotelarska 17%. Później są działalności nasze, które są związane z naszym majątkiem, czyli najem nieruchomości, czy też sprzedaż w ekosklepach. Jeśli od razu mogę podpytać w takim razie o nieruchomości, jak z Państwa perspektywy ten sektor wygląda, bo z każdym dziennikarzem jakby się nie porozmawiało, to tak naprawdę od kryzysu w 2008 roku każdy mówi, że ten rok dla nieruchomości jest trudny i tak to trwa od dobrych kilku lat, ale jak się popatrzy na wyniki spółek tak jak u Państwa, to jednak nieruchomości trzymają się całkiem dobrze i branża budowlana w Polsce. Nieruchomości mają taką wartość, jaką mogą generować przychody z najmu lub jaką mogą wspierać naszą działalność operacyjną. I dla nas ta wartość jest liczona stricte metodą dochodową. Tych nieruchomości, tak jak mówię, mamy 32 tysiące metrów wynajętych, kwadratowych. Natomiast mamy również nieruchomości, na których mamy zamiar prowadzić nasze inwestycje. To jest na 9-hektarowej działce w centrum miasta projekt duży, deweloperski, ale również na działce 2,5 tysiąca metrów kwadratowych 8-tysięczny biurowiec w centrum miasta, zupełnie na Starym Mieście, budynek pierwszy w Bydgoszczy, kategoria A. W takim razie, gdybyśmy mogli jeszcze trochę powiedzieć o strategii na najbliższe lata, czy Państwo się skupiają, żeby trochę może odciążyć ten przemysł na rzecz innej części, czy jeszcze tutaj po prostu podrasować? Zasada jest bardzo prosta. Rosnąć możemy z działalności, które prowadzimy, 20-30% rocznie. Natomiast z działalności nowych jest to wzrost nieograniczony, nieokreślony, bo on może również być dynamiczny, tak jak chcemy to zrobić w ekosklepach, ale może być również skokowy przy ewentualnym przejęciu. I nasze doświadczenie biznesowe w prowadzeniu operacyjnym tych spółek pozwala nam zastanawiać się i analizować również z branży inne spółki do przejęcia. I nad tym są stałe prace prowadzone. O to miałem też jeszcze zapytać na sam koniec, czy akwizycje jakieś już się szykują, czy na razie Państwo się przyglądają jakimś spółkom? Powiem, że często nie można jeszcze tego powiedzieć dużo wcześniej, ale czy jakieś na celowniku? Można powiedzieć, że prace są ciągłe nad szukaniem spółek konkurencyjnych do przejęcia. Różnego typu tam aspekty w to wchodzą, również takie, że po analizie mogą być one się okazywać nieatrakcyjne. Natomiast my, szczególnie jeżeli chodzi o przemysł, to rozpoznanie prowadzimy bardzo szczegółowe, nie zaniedbując rozwoju stricte również produktowego w przemyśle, bo prawie 30% sprzedaży naszej przemysłowej to są nasze produkty. Cały KGHM pracuje na naszych maszynach krusząco-mielących do dzisiaj. Również robimy te remonty i w ramach tych maszyn próbujemy wprowadzać nowe produkty, ale również nowe produkty w postaci chociażby parkingów mechanicznych wielopoziomowych. Zapytam jeszcze tylko o to, myślę, że akcjonariusze by przyszli obecni też by byli ciekawi, skąd taka otwartość komunikacji, takie zainteresowanie akcjonariatem indywidualnym w czasach, kiedy jednak coraz więcej firm skupia się na pieniądzach funduszy, a ten inwestor indywidualny coraz baczniej przygląda się akcjom, a jednak trudno jest znaleźć spółki na naszej polskiej giełdzie. Coraz częściej jednak te duże spółki w trendzie bocznym i ostatnie lata powiedzmy nie rozpieszczały inwestorów indywidualnych, jeśli chodzi o te największe spółki. Skąd zainteresowanie takim inwestorem indywidualnym? Przede wszystkim liczenie na długoterminowego, lojalnego akcjonariusza, który przez wiele lat z nami razem zarabia swoje pieniądze, lokuje swoje środki, nadwyżki finansowe w naszych akcjach. Zapraszam serdecznie do zakupu, a przed zakupem również zapraszam na szczegółową rozmowę czy spotkanie. Możecie o wszystko nas wypytać, wszystko u nas sprawdzić. Jako spółka publiczna nic przed akcjonariuszami nie ukrywamy. Bardzo przejrzyście prowadzimy cały system finansowania i księgowania i wszystko możemy bardzo precyzyjnie wyjaśnić. Skąd mamy majątek, jesteśmy spółką i bardzo dobrą operacyjnie, ale również bardzo silną majątkowo, bo tego majątku w nieruchomościach mamy prawie za 200 milionów złotych. I nadal nasza kapitalizacja jest poniżej, naszym zdaniem, naszej wartości. Dlatego jest cały czas moment, dobry moment na kupowanie naszych akcji. A dlaczego dalej inwestor indywidualny? Dlatego, że jest od tego inwestora indywidualnego również możemy się bardzo dużo nauczyć. Możemy długofalowo z nim współpracować, możemy go informować. On może nas informować o swoich doświadczeniach biznesowych
I również mamy taką zasadę, że ważniejsze strategiczne decyzje z tymi kluczowymi inwestorami indywidualnymi uzgadniamy. A dla nas kluczowy inwestor to jest również taki, który ma inwestycje rzędu 50 tysięcy złotych w naszych akcjach, to dla nas już duży inwestor. W takim razie i z perspektywy mojej bycia dziennikarzem, ale i inwestorem indywidualnym, oby więcej tak otwartych na komunikację spółek. Bardzo dziękuję panie prezesie. Dziękuję uprzejmie. A gościem Investor TV był pan Rafał Jerzy, prezes spółki Immobile. A ja zapraszam państwa po więcej rozmów z prezesami spółek. Tomasz Jaroszek, Investor TV.